Gdybym was zapytała, co po angielsku znaczy słowo nervous? Co odpowiecie? Zdenerwowany? Tak i nie. Kiedyś obiecałam, że zrobię odcinek o słowie nervous, a potem o tym zapomniałam, ale ktoś niedawno mi w komentarzu przypomniał i bardzo dobrze, a więc oto on. Czy nervous znaczy zdenerwowany? Zobaczmy w tej scenie. Czy ten bohater jest zdenerwowany? You seem really nice and strong. Scary kind of a way, but my friends are probably waiting for me, so I'm gonna just get going. You're so nervous, Elliot. How do you know my name? I'm psychic. Plus it's on your name tag. Duh. Pewnie powiecie, że tak. Ale zobaczcie, my po polsku nie zastanawiamy się czasem, ile znaczeń może mieć jedno polskie słowo. Wydaje nam się, że to ten angielski jest taki dziwny, że jedno słowo znaczy wiele rzeczy. Ale po polsku mamy to samo, bo zdenerwowanym można być na różne sposoby. Można być wkurzonym, no to on ewidentnie tutaj taki nie jest, ale można być też zestresowanym, stremowanym, podenerwowanym. I taki właśnie on jest. Dlatego, jeżeli ktoś was zapyta, are you nervous, to nie pyta, czy się wkurzyliście, tylko stresujesz się albo masz tremę. So are you nervous? This is like the first job you've ever had. No, it isn't. Putting your name on a line of edible nail polish isn't what I would call having a job. I was very hands-on, David. I came up with all of the flavors by myself. Po polsku słowo trema kojarzy nam się z jakimś występem. Boimy się, że za chwilę będziemy robić coś ważnego. I rzeczywiście można to tak czasem tłumaczyć, ale można tak naprawdę denerwować się albo stresować przed różnymi innymi rzeczami. Dlatego gdy chcecie powiedzieć denerwuję się, na przykład przed rozmową kwalifikacyjną czy przed egzaminem, możemy powiedzieć I get nervous, czyli robię się jaki? Nerwowy. Stresuje się, bo nervous może też znaczyć nerwowy również w odniesieniu do układu nerwowego. Na przykład nervous breakdown to załamanie nerwowe. What's going on with your sister? I think she's having a nervous breakdown. About what? I don't know, being single or something. No. Those aren't the emotions of a single person. Ale skoro nervous znaczy zestresowany, to po co w angielskim słowo stressed? Czy ono też znaczy zestresowany? Tak. Ale to są dwa różne rodzaje stresu. Bo można być zestresowanym chwilowo przed czymś ważnym, a można być zestresowanym długoterminowo. I właśnie stressed znaczy żyjący w ciągłym stresie. Bo na przykład pracuje w toksycznym środowisku i musi iść do lekarza. Nervous to stresuje się przed czymś, co mnie trochę przeraża. I'm really sorry that I accused Malcolm of cheating on you. But it was just a misunderstanding. You really hurt him. He was so stressed, he developed a little rash. I had to take off all of my cool bracelets I got from Robert Downey Jr.'s Etsy store. I really am sorry, but I thought I was just looking out for Eleanor. A zdenerwowany w znaczeniu wkurzony to po prostu angry albo mad. Huh? Where are all the extra pieces? There aren't any. I used every last one. Did you throw them away? You can tell me, I won't be angry. I fixed the dryer, Claire, and you get to be here for the moment of truth. Zdenerwowany to również poirytowany, czyli coś albo ktoś najczęściej mnie irytuje. Wtedy jestem annoyed, nie nervous. So my Aunt May? Yes. Oh, thank you, Happy? No, I'm annoyed. No, it's a nickname, Harold Happy Hogan. He used to work for Tony Stark, but then he was kind of dating my aunt. Dude, just stop talking. Podobne znaczenie do nervous w znaczeniu taki nerwowy, podenerwowany ma słowo anxious. Tutaj zobaczymy na samym początku sceny, jak zachowuje się bohaterka. Ona właśnie jest anxious. Just tidy up your mess. Tidy up your mess. Right. Surprise! Rupert. You seem anxious. Miss Higgins. I fired him. Why? Higgins is first class. The only negative about the man was that whenever he borrowed a pen from me, he would nibble the top like some anxious little puppy. Tu to słowo pojawiło nam się dwa razy i w drugim przypadku opisuje małe pieski. Jak sobie wyobrażacie, jak zachowują się małe pieski, że one nie usiedzą w miejscu, ciągle się ruszają, to jest właśnie anxious. Taki wykazujący niepokój.
Może się też zdarzyć, że to słowo ma inne znaczenie, bardziej excited, czyli podekscytowany, taki, który nie może się czegoś doczekać, więc należy z nim uważać, bo jeśli chcecie być precyzyjni, że coś was stresuje, lepiej użyć słowa nervous. A anxious to do to jest właśnie taki, który nie może się doczekać, aż coś zrobi. Jeżeli się denerwujemy przy kimś, ktoś sprawia, że czujemy się skrępowani, możemy też użyć słowa awkward, czyli niezręczny. Look, Simone is really perceptive. I might slip up and reveal something. Look, this isn't just about me feeling awkward around my ex. It's more about if I am awkward around my ex, everyone gets tortured forever. No, there has to be another way. Po brytyjsku wymówimy to jako awkward, a po amerykańsku awkward. Zdarza się, że to słowo bywa spolszczone. Niektórzy już nawet po polsku mówią, że coś jest awkward. Może się przyjmie szerzej, zobaczymy. Możemy też być spięci. Jak ktoś jest spięty, to po angielsku mówimy tense. If you want, I can lend you some money. No, 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 because if I couldn't pay you back right away, then I'd feel guilty and tense every time I saw you. Oh, okay. Well, then why don't you borrow it from mom and dad? You feel guilty and tense around them already. Podsumowując, angielskie słowo nervous można przetłumaczyć jako zdenerwowany, ale tylko w znaczeniu zestresowany, nerwowy, poddenerwowany albo stremowany. Jeżeli jesteśmy zdenerwowani, bo ktoś lub coś nas wkurzyło, to jesteśmy angry albo annoyed i na to należy zwracać uwagę. Jeśli ktoś was zapyta, are you nervous, ma na myśli stresujesz się albo masz tremę. Jeżeli wy chcecie powiedzieć denerwuję się przed egzaminem czy rozmową kwalifikacyjną, możemy powiedzieć I get nervous albo I am nervous. Mam nadzieję, że pomogłam. Widzę właśnie, jak niania niesie mojego syna, bo już mu się nie chce iść. Już nie ma siły, żeby iść. Idą, idą.